Robimy błyskawiczną szakszukę za praktycznie nie godzinę, za 40 minut mam pociąg, muszę jeszcze ją zrobić, jechać na dworzec, także nie ma czasu, a do drugiej montowałem wideo, więc jestem też trochę zmęczony. Wreszcie w domu. Kurczę, zapomniałem. Rano tak się spieszyłem na pociąg, że wziąłem tylko rybę. Bez. Bez ryżu. Czas na ostatni posiłek. Będzie to kasza gryczana z soczewicą. Przy okazji jest okazja stestować od nowego rolnika. Mamy próbkę kaszy. Zobaczymy, jak to smakuje. Czerwona soczewica, którą będziemy smażyć na oleju kokosowym. Do tego będą pomidorki na koniec. A tutaj są jeszcze pojemniczki po drodze. Wracając z pracy kupiłem. Będę mieć co pakować jedzenie. Zaczynamy. Widać, że już jest zupełnie inna. Taka bardziej sypka się zrobiła, więc to jest pewnie ten moment, że dolejemy wody. Jedyny problem to nie mam przykrywki do tej patelni, ale jakoś sobie poradzimy. Kolejny dzień za nami, ledwo żyję, nie wyspałem się, potem praktycznie zamarzłem w pociągu. Mimo wszystko zjadłem wszystkie cztery posiłki. Na początek była naprawdę smaczna szakszuka, bardzo lubię. Potem był dorsz z warzywami, bałem się, że nie ma sosu i będzie troszeczkę suchy, jednak był naprawdę smaczny. Tego nie było w dzisiejszym odcinku, bo przygotowywaliśmy go wczoraj. A na koniec dość ciekawe połączenie kaszy gryczanej z czerwoną soczewicą. Nigdy wcześniej nie jadłem smażonej soczewicy. Fajna sprawa. A jutro idziemy pierwszy raz razem do Gym Makers, także będzie coś nowego.